Druk numer 470. Tak, to jest kupicie właśnie. Nie, no nie. Druk numer 470 w sprawie opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin prac krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku. I tutaj ewentualnie w Komisji Zdrowia chciałbym Państwu to zreferować. Nie. Znaczy inaczej, dostajemy co roku od Rady Miasta projekt Prezydenta Miasta Krakowa dotyczący aptek, jak mają funkcjonować. Ja mogę Państwu ewentualnie przedstawić tutaj. Nie, właśnie to jest bardzo ważna sprawa, uważam, że wymaga większego, dlatego znaczy jak Pan Przewodniczący... To mogę kontynuować, tak? Rozumiem. To jest uchwała numer Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku. W paragrafie pierwszym, 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujących na terenie miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. I mamy tu wymienione. Punkt pierwszy. Dni robocze od poniedziałku do piątku dla aptek. A. Jednozmianowych godziny czasu to są od 9 do 16. B. Dwuzmianowych godziny od 8 do 20. Punkt drugi. W soboty dla aptek. A. Jednozmianowych godziny od 8 do 14 w sobotę. B. Dwuzmianowych godzinach od 8 do 14 w każdą sobotę. Punkt trzeci. W dniach zwyczajowo przedświątecznych Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota. Dla tej jedno- i dwuzmianowych godziny otwarcia są od 8 do 14. Punkt drugi. Ustala się następujący wykaz aptek ogólnodostępnych pracujących w systemie całodobowym w pełnym zakresie usług farmaceutycznych obowiązujących na terenie miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. 1. Albo podpunkt pierwszy. Apteka pod Opatrznością, ulica Karmelicka 23. 2. Apteka Gala, ulica Kronikarza Gala 26. 3. Apteka Dbam o Zdrowie, ulica Kalwaryjska 94. 4. Dbam o Zdrowie, osiedle Centrum A, blok 4. 5. Apteka Całodobowa Remedium, osiedle Kazimierzowskie 37. 6. Apteka Wendita, ulica Wolska 1. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Krakowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Małopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia. I to nam przedstawili. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, możemy do tego próbować wnosić. Ja uważam, że to są wydzielone punkty, które funkcjonują od iluś lat na terenie Krakowa, zaspokojają tutaj w całości, powiedzmy, potrzeby mieszkańców. Tyle z mojej strony, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Łukasz, Pan Druk. Tak, ja mam tylko jedną uwagę. Chodzi o te apteki otwarte w Boże Narodzenie i... Sylwester i Wielkosobotę. Tak, no tak. One są do 14. Teraz w Radzie Miasta Krakowa toczy się dyskusja, żeby ograniczyć do godziny 12, w ogóle całkowicie handel te dni. Przyznam się szczerze, nie wiem, czy lepszą opcją nie byłoby, żeby te apteki były właśnie do godziny 12 otwarte. Jeżeli nie wiem, uwagę, że zdecydowana większość pracowników to są kobiety, które też muszą przyjść do domu, przygotować kolację, gminą i te zimne rzeczy, które nie biorą udziału. Nie wiem, czy nie lepszą byłoby tutaj właśnie opcją zasugerowanie, żeby były otwarte te dni godziny 12. Zwłaszcza, jeżeli będzie życie ta uchwała, to jest taka to ograniczona start na ten godziny 12. Wtedy będzie pewnego dysonansu między tymi dwoma placówkami. Proszę odpowiedzieć. Wydaje mi się, że mamy dbać o interes mieszkańców. W interesie mieszkańców jest to, żeby to tak funkcjonowało. Jeżeli Rada Miasta podejmie taką uchwałę, że będą chcieli zmniejszyć ten czas po raz do godziny 12, to ewentualnie z automatu będzie to skrócone tej 12, nie? A jeżeli nie wezmą, to my będziemy robić zamieszanie, zmieniając godziny pracy z 14 do 12. Znaczy, dlatego też mężczyźni teraz pracują, także ten argument to trafił. Proszę bardzo, Pani Radna Ania Wantuk, Pan Radny Piotr Majak, Pan Radny Mateusz Drożdż, Pan Radny Rafał Mysz. Proszę bardzo.
Ja jestem odmiennego zdania i w ubiegłym roku, jeśli ktoś przyszło do dzielnicy, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych się tym zajmowała, no, pisaliśmy uwagi do tego projektu i tam wtedy dokładnie analizowaliśmy nawet, jak wygląda Kraków w porównaniu z innymi miastami, jeżeli chodzi o apteki. Więc my jesteśmy naprawdę na szarym końcu jako Kraków, nawet po ilości czy nie? Tak, o ilości. I właśnie jednym z takich wniosków było to, że niestety ta ilość aptek, nawet całodobowych, maleje. Bo mieliśmy też, jak Państwo pamiętacie, aptekę przy Kleparzu, przy Nowym Kleparzu. Prawda? I to był bardzo dobry punkt w Krakowie. Natomiast tam już tego nie ma. Została na Gala, na Królewskiej i raczej te błędy są takie, też i w innych miastach, że po prostu nie ma co porównywać aptek do handlu. To jest zupełnie co innego. To jest, prawda, jedzenie, a to jest leczenie i zdrowie. No, chociaż jedno ma wpływ na drugie. Niemniej jednak mi się wydaje, że tych właśnie nasze wnioski powinny być takie, żeby tych aptek było więcej. Dziękuję bardzo za sensowną wypowiedź Pani Radnej. Proszę bardzo, Pan Rafał. Drodzy Państwo, ja chciałem się odnieść tutaj do argumentu, że będzie próba skrócenia handlu w niedzielę. Nie wiecie, w te dni świąteczne. Dni świąteczne. Uważam, że jest to ingerencja w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i nie powinniśmy w tą stronę iść ani popierać czegoś takiego. Jeżeli ktoś zakłada punkt handlowy, robi biznesplan i zakłada, że będzie na pewne obroty, uchwałą Rady Miasta próbuje się ograniczyć dochody przedsiębiorców, co obawiam się będzie mogło być podstawą do żądania przez nich rekompensat od miasta. To jest prawo, wiesz co, prawo przede wszystkim będzie wzrośnie bezrobocie. To jest podstawa. Bo zwolnienia będą natychmiast. Jeszcze się przytnie, to jeszcze będzie gorzej. Ograniczenie czasu pracy jest po prostu ograniczeniem możliwości realizacji przedsięwzięcia. Dlatego ja uważam, że nie powinniśmy tutaj proponować skracać czegokolwiek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piotr Majak. Ja jestem przeciwko ograniczeniu czasu pracy. Rada Miasta planuje ograniczyć godzinę otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych, nie zwykłych sklepów. To na to powiedział, mówię na wielu tam. A z drugiej strony nikt nie może narzucić aptek, bo to jest akcja po całej akcji, że będą to stało do połowy, nic nikomu nie może narzucić, tak jak pani Anna powiedziała, to jest to więcej. No, dziękuję bardzo. Radny Mateusz Miłosz. Państwo drodzy, dyskusja jest dla wszystkich. Po udzieleniu głosu. Panie radny, kolego, panie, bardzo bym prosił nie przerywać głosu. Jeśli Państwo pozwolicie, to też się odniosę. Przede wszystkim do wypowiedzi pana burmistrza, który zainicjował dyskusję. Otóż projekt uchwały Rady Miasta Krakowa, czy Rady Miasta Krakowa, bo to nie jest, to jest projekt grupy radnych, zakłada ograniczenie handlu w Wielki Piątek, w Wigilię i w niedzielę. Do godziny 12, ale z połączeniem aptek. Między innymi włączenie aptek, włączenie stacji benzynowych, włączenie punktów sprzedaży detalicznej sprowadzonych w motelach, hostelach i hotelach, gastronomii, usług i inne. Także uchwały nie dają się tylko ułatwienia tym, którzy pracują w handlu detalicznym. Także wszystkie inne usługi, gastronomia, kultura, siedzą do raportu, no bo przynajmniej będą wyjść na pracę. A wtedy te decyzje są wyłączone, ponieważ przestrzeń publiczna to jest kwestia benzynowa. Uchwała ma być konsultowana między innymi z Małopolską Izbą Aptekarską. Ja bym proponował, że jeśli chcemy kierunku twoim zaproponować, to żebyśmy się wstrzymali po prostu do tego, aż Rada Miasta Krakowa przyjmie, bądź odrzuci tę uchwałę. Jeśli
Ja mogę dodać ze swojej strony, że w tamtym roku podobna ilość tych aptek, tak opiniowaliśmy, nie widzę powodu, żeby ani wnioskować o skrót godzin, chyba że są jakieś wnioski formalne. Jest przedstawione, to jest kompetencje Rady Miasta, jeżeli po prostu stwierdzą, że będą chcieli zmniejszać ilość godzin do 12. My tutaj możemy wtedy ewentualnie wypowiedzieć swoje prawo, czy się zgadzamy, czy sam jeszcze raz. Tak, chciałbym, żeby ten pomysł polegał głównie na tym, żeby do tych osobom, głównie kobietom zatrudnionym w aptekach, dać te dwie godziny, które w tym akurat dniu, ja jestem przeciwnie zamykania tam w niedzielę, jako niedzielę, ale w tych trzech dniach skrócenie pracy do 2 godziny dla tych pań, to nie jest jakiś straszny odbicie na zarobkach, a jednocześnie daje te 2 godziny, które są bezcenne akurat w dniach świątecznych. No i taka była moja intencja, ale zwykle, że odbyły te przemawiające, które przedstawiły tutaj do pozostałej radni. Don Quixote. Dziękuję bardzo. Nie ma żadnych głosów. Żadnych. Pan radny Jacek Wojskowski. No i na 6 aptek na cały Kraków. To znaczy, że jedna apteka na 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy mieszkańców. No, ja myślę, że mamy jednak występować w imieniu mieszkańców, a nie w imieniu organu tych co do 6 mamy. No prawda? 12. No, niech będzie ten 12. To oczywiście, że ja nie jestem, żeby ktoś nie jestem za handlem w niedzielę, ale to jest sprawa inna. To jest sprawa okoliczności. To jest tak jak pogotowie, musi pracować jak policja, musi pracować, tak i dostępność leków na tym jest konieczna. I nawet się dziwię, że to jest ograniczone do 14. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystąpię do głosowania, kto jest za poparciem druku 480. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, ktoś jest jedna osoba. Dwie osoby. To nie widziałem. Bo nie widziałem. Mam prośbę do pani Karoliny. Jak można wyżej ręki. Dziękuję uprzejmie. Uchwała została podjęta. Chyba wstrzymujące 0 przeciw.